W radlińskim zespole szkół każdy niejadek zje obiadek. Tutaj się uczniowie nie oszukują już rodziców co do liczby zjedzonych posiłków, bo wszystko rejestruje system elektronicznej rejestracji do obsługi obiadów szkolnych. W placówce poszli z duchem czasu nie tylko w kwestii elektronicznej, mają też bowiem wartą ponad 500 000 kuchnię z prawdziwego zdarzenia. Dotychczasowa kuchnia w radlińskim zespole szkół funkcjonowała jeszcze od lat 70. Nie miała klimatyzacji, o nowoczesnym sprzęcie nie wspominając, a zapachy, jak podkreśla dyrektorka szkoły, roznosiły się po całej szkole i trudno było się ich pozbyć. Dzisiaj o starej kuchni już zapomniano, bo od niedawna w placówce korzystają z nowej. Ta kuchnia była kuchnią od dawna do remontu, ale oprócz samej kuchni i jadalni trzeba było przebudować wszystkie media z kanalizacją, z elektrycznością, więc trzeba było uzbierać sporo pieniędzy, także kosztowało to, ale dzisiaj kuchnia już jest taką z prawdziwego zdarzenia, nowoczesna, dwa okienka do wydawania posiłków i myślę, że z przyjemnością dzieci korzystają i z kuchni, no z jadalni przede wszystkim. Nowoczesna kuchnia i odnowiona stołówka to nie jedyne zmiany. W stołówce pojawił się bowiem taki czytnik. Jest to elektroniczny system rejestrujący, które dziecko przyszło zjeść obiad, a które nie. Poszliśmy w elektronikę i każde dziecko, które zjada obiad, ma czytnik, ma specjalną kartę. Rada Rodziców zafundowała nam tego typu czytnik, dzięki czemu uczniowie są odnotowywani, czy zjedli obiad, o której godzinie. Dzięki temu również rodzice mogą wiedzieć, czy dziecko zjadło, czy też nie. Dzięki takiemu rozwiązaniu wydawanie posiłków jest szybsze, a żaden uczeń nie oszuka już rodzica co do zjedzonego obiadu. Nowy system to raczej nie gratka dla młodego niejadka, ale z pewnością dla jego rodziców.